Znowu dzisiaj nam się pojawia Priscyla jak Jakwilla, małżeństwo, które tymczasem staje w roli tych, którzy poprawiają Apollosa, pokazują mu więcej ponad to, czego on nie widzi. Czy to jest ważne do naszego życia odnosząc? Bardzo ważne. I dzisiaj trochę rozważania na ten temat, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie. I przed tym szklanym ekranem, patrząc na Boga, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie, wołamy: przyjdź, przemieniaj, uzdrawiaj, napełniaj, bo jesteś jedynym zbawicielem i panem naszych serc. A w 320 punkcie katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy słowa: Bóg, który stworzył wszechświat, podtrzymuje go w istnieniu przez swoje słowo. Syna, który podtrzymuje słowo, słowem, wszystko słowem swej potęgi. Hebrajczyków 1, 3 i przez ducha stwórcę, który daje życie. Dziękujemy Ci Panie, za to, że nam przypominasz o tym podtrzymywaniu nas w istnieniu. Amen. Posłuchajmy słowa. Amen. Amen. Mówię wam. Jeśli o coś poprosicie Ojca w imię me, da wam. Aż do teraz nie prosiliście o nic w imię me. Proście i otrzymacie, aby radość wasza była wypełniona. Te rzeczy w przypowieściach, rzekłem wam, przychodzi godzina, by już w przypowieściach powiem wam, gdy już w, nie w przypowieściach powiem wam, ale otwarcie do was oznajmie wam, w owym dniu imię me, w imię Me, poprosicie sobie, i nie mówię Wam, że ja prosić będę ojca co do Was. Sam bowiem ojciec kocha Was, bo Wy mnie ukochaliście i uwierzyliście, że ja od Boga wyszedłem. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec kocha Was w tym interlinarnym, bardzo takim trudnym nawet do czytania przekładzie. Te słowa wprost wybrzmiewają. Ojciec kocha Was. Oczywiście tam jest podane, dlaczego Jezus to pokazuje. Ale kiedy idziemy od pierwszego czytania, to najpierw widzimy Żyda Apollosa, który przemawia z wielkim zapałem. Który naucza, który tłumaczy pisma, który jest gorliwcem, tak byśmy powiedzieli. Niektórzy nawet list do Hebrajczyków przypisują właśnie Żydowi Apollosowi, chociaż czy tak do końca jest trudno powiedzieć. Są zdania podzielone nawet biblistów, bardzo wytrawnych. Natomiast przemawia on z wielkim zapałem wobec Akwilii Pryscylii, wobec tego Żyda, Akwilii jego żony Pryscylii. Natomiast, gdy oni go usłyszeli, zaczynają go korygować. Ale dlaczego zaczynają go korygować? Dlatego, że Apollos nie wszystko zna, nie wszystko wie, naucza tylko w oparciu o chrześcijanowy. I myślę, że to znowu to, czego się można dowiedzieć z tego fragmentu, że oni pokazują mu drogę. No jak wiemy, oni współpracowali też z Pawłem, więc znali nieco głębiej, powiedzmy sobie wprost, teologię. I jakby na to nie patrzeć. Apollos się temu, ku temu skłania. Może to dziwnie zabrzmi, ale generalnie korekta, czyli umiejętność przyjmowania, jest jedno z najlepszych, najlepszych najle, jednym z najlepszych darów, który może posiadać człowiek w tym podążaniu drogami Pana, jeżeli chce się uczyć, jeżeli chce poddawać weryfikacji to, co robi, my na kursach albo też na Akademii Rozwoju Talentów wobec formacji, którą podejmujemy, jeśli chodzi o ewangelizację. No to jakby stajemy na koniec, by omówić, co nam wyszło, a co nam nie wyszło, żeby nie popełniać w kółko tych samych błędów. Na przykład, może to będziecie się śmiali z tego, szczególnie ci, którzy widząc te atuty, które my mamy, jeśli chodzi o przestrzeń nad morzem, tak ogromna linia brzegowa, a My kursy które robiliśmy czy rekolekcje często robiliśmy gdzieś dalej Na w Koszalinie no to jest 10 km czy z drugiej strony Koszalina to nawet 15 Jak teraz kiedy robiliśmy kurs słuchajcie który w tym tygodniu się skończył kurs właśnie Paweł no to to co było największym dla wielu osób które przyjechały spoza tych miejscowości nadmorskich, atutem tego kursu, to nie tylko treść, że ta treść była tak głęboka, konkretna, było to, że codziennie mogli sobie rano pójść na bieganie nad morze, a wieczorem mogli pójść sobie na spacer. Że to konkretnie, hmm, konkretnie potem wyszło w świadectwa, które były mówione w różnych rozmowach. No oczywiście, tej wielki ukłon wobec księdza Zbyszka Woźniaka, który udostępnił nam cały ośrodek, tam nikt nie mieszkał w tym czasie, nikt nie przyjeżdżał na wypoczynek do tego środka. Więc, więc my mogliśmy go wynająć, mogliśmy ten ośrodek opłacić, mogliśmy z tego środka korzystać. Ale no, większość uczestników miała widok na morze ze swojego okna, więc macie świadomość tego, jak, jak to jest piękne doświadczenie. Natomiast do czego zmierzam? Korekta na zasadzie rozmowy, na zasadzie pokazania tego, co można lepiej, co można więcej, co można udoskonalić. Ona tak naprawdę zwalcza naszą pychę, bo. bo no pokazuje, że ja nie muszę wszystkiego rozumieć, że ja nie muszę się na wszystkim znać, że ja nie muszę wszystkiego widzieć, tak, żeby dostrzegać na przykład różne rzeczy, które mogą utrudnić coś albo pomóc w czymś. No dzisiaj wiem, że troszeczkę w taką dziwną stronę poszedłem, jeśli chodzi o pryscyle jak chwilę wobec tego spotkania z Apollosem, ale tak to dzisiaj widziałem, tak to. Tak to dzisiaj jakoś przeżywałem w kontekście tego fragmentu, właściwie w kontekście tego fragmentu, który rozważamy. No i jakby niezrozumienie nasze może być tak, że w tym momencie, kiedy Jezus w fragmencie 16 rozdziału Ewangelii Świętego Jana mówi o tym, że opuszcza świat i idzie do Ojca, no to jak to jest? To jest z nami, czy opuszcza ten świat? To są dwie różne rzeczywistości. Z jednej strony opuszczenie przez Jezusa świata, świata w kontekście w niebo wstąpienia, no to jest opuszczenie fizyczne świata. tak Pamiętamy w dziełach apostolskich, że Jezus uniósł się w ich obecności, ale to wcale nie przeszkadza temu, co Jezus powiedział, że oto zostaje z Wami w Eucharystii. Zostaje z wami. Oczywiście, y, ktoś powie, y, y, no to, to jak on jest w, i w niebie, i na ziemi. No, moi drodzy, dla człowieka to jest niemożliwe, ale nie dla Boga. Powiem więcej, on jest nie tylko w niebie, i na ziemi. On jest w każdym kościele, w każdym tabernakulum, ale w ogóle on jest wszędzie, bo ten cały świat jest przeniknięty jego obecnością i on cały świat. Podtrzymuje w istnieniu świat, wszechświat, galaktyki. Że my mówimy o milionach gwiazd, o miliardach tych ciał niebieskich, biliardach tego wszystkiego wobec maleńkiej Ziemi, która gdzieś w tym, tych galaktykach jest jak ziarenko piasku, po prostu to, to w ogóle pokazuje majestat Boga, Jego wielkość, Jego, jego piękno. I myślę, że to powinno nam też jakoś tak nas otwierać na to, że, że my jesteśmy w naszym patrzeniu często ograniczeni, często, często bardzo jednokierunkowo nasze myślenie jest włączone. Nie wychodzimy poza pewne, pewne schematy, ciągle myślimy schematycznie, a przecież Bogu zależy na tym, żeby pokazywać nam więcej niż tylko my jesteśmy w stanie widzieć swoimi oczami. No dzisiaj, hmm, może trzeba pod tym filmikiem jakoś tak uderzyć się w piersi i, i, i poprosić Boga o łaskę pokory w przyjmowaniu. Ja nie mówię, że wszystko, co ludzie mówią do nas, mamy przyjmować, bo y, kiedyś jeden z moich kolegów z fundacji mówi: Wiesz, no, zrobiłem zrzutkę, wszystko zrobiłem tak jak potrzeba i nikt, nikt na nią nie wpłacał. Nie, ty zrobiłeś zupełnie odwrotnie. I ty już tę zrzutkę kończysz, a ludzie nawet nie wiedzą na co wpłacają. Ja powiedziałem mu bardzo prostą rzecz: wiesz, bo ja napisałem emocjonalnie z serca to, na co chcę zbierać, nawet nie opisując tego w szczegółach. A ty napisałeś bardzo merytorycznie, prawidłowo, no jakoś tak trochę sztywno. Wykraczamy poza nasze strefy bezpieczeństwa, nasze strefy komfortu, po to, by, by więcej kochać Boga i człowieka. To wszystko po to. Więc kto się uniży, będzie wywyższony. I Was błogosławił mogąc Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak świat będzie trwał, to Bóg da, a Bóg da, to zobaczymy się jutro. Do zobaczenia. A zrzutka jest podpięta cały czas.